Tytuł dzisiejszego felietonu brzmi Ocean Atlantycki podzielił nauki. Zastrzegam od razu, że tytuł jest mylący. Sprawa dotyczy bowiem konsekwencji katastrofy smoleńskiej, a w szczególności zarysowującego się podziału pomiędzy nauką amerykańską a nauką wschodnią. Stąd ten Ocean Atlantycki jako wyraźny obszar oddzielający te dwie gałęzie nauk. Po raz pierwszy podział ten zaobserwowano w latach 20. ubiegłego wieku, kiedy to wybitni naukowcy radzieccy potrafili stawić czoła nie tylko nauce światowej, ale nawet doprowadzić do tego, że, cytuję, nawet przyroda stanęła zadziwiona, czego może dokonać człowiek radziecki. Koniec cytatu. Od tego czasu minęło wiele lat i kiedy już wydawało się, że obie tendencje naukowe się do siebie zbliżyły, czego dowodem było zdobywanie kosmosu, napotykamy nagle na pozostałość nauki radzieckiej w postaci tzw. wiary smoleńskiej. Jest to swego rodzaju ewenement poznawczy, bo łączy on bowiem naukę i wiarę w jedno. Dowodem na to jest wynik sondaży z ubiegłego miesiąca, gdzie wyraźnie stwierdzono, że w Polsce 35% ludzi wierzy w to, że pancerna brzoza urwała skrzydła samolotu. Tutaj właśnie mamy do czynienia z elementem wiary, bo przecież nikt tego urwania skrzydła nie widział, raportu nie czytał, a całą wiedzę o brzozie poznał tylko z programów telewizyjnych. Element naukowy w tym wyznaniu wiary polega na tym, że naukowo sformułowano założenie, iż brzoza urwała skrzydło. Bazując na tym założeniu, sformułowano tezę, że tak faktycznie było. Dowodem na tak postawioną tezę jest sam fakt sformułowania tego założenia. Tak więc udowodniono ponad wszelką wątpliwość, że fakt sformułowania założenia jest dowodem na to, że ta brzoza i tak dalej. Warto tu zwrócić uwagę, że żaden pomiar brzozy czy badanie fragmentu oderwanego skrzydła nie było w ogóle potrzebne do przeprowadzenia dowodu, gdyż wiara wschodnia jest znacznie głębsza od suchych liczb. Nauka amerykańska nie opiera się na wierzeniach i w przypadku katastrof samolotowych wymaga liczb. Więcej, wymaga udowodnienia całego łańcucha wydarzeń, by nie było żadnej wątpliwości co do wniosków końcowych. Tak więc jeden z amerykańskich naukowców dokonał symulacji kontaktu brzozy ze skrzydłem i wyszło mu coś, co stoi w wyraźnej sprzeczności z wiarą wschodnią, zwaną też jako wiarą smoleńską. Wyszło mu bowiem, że to skrzydło przecina brzozę. Powtórzył swoje obliczenia kilkanaście razy i za każdym razem wyszło mu to samo. To był pierwszy sygnał o różnicy nauki wschodniej w stosunku do nauki amerykańskiej. Na drugi przypadek nie przyszło nam długo czekać, bo inny naukowiec z Ameryki, uważnie przyglądając się ilustracjom w raporcie wschodnim, przytomnie zauważył, że dla dobra nauki wschodniej pewne dane po prostu wyeliminowano. Taki na przykład Taos 38 w raporcie wschodnim nie istnieje. Nie ujawniono go dla dobra nauki, z dobrego serca po prostu. Różnice pomiędzy naukami przedostały się na teren Polski. Tam bowiem w Krakowie, tym razem polscy naukowcy, odkryli, że odczyty z czarnej skrzynki za nic nie chcą wykazać głosu generała Błasika w kokpicie samolotu, pomimo że raport bardziej wschodni udowadniał ponad wszelką wątpliwość, że to generał zmuszał pilotów do samobójstwa i jednocześnie morderstwa na niewinnych pasażerach samolotu. Wynika z tego raportu, że to generał miał skłonności samobójcze, bo przecież kazał lądować na własną zgubę. Nawiasem mówiąc, wiele osób było tak skołowanych tym całym zamieszaniem, że przystąpiło do serii samobójstw bez udziału osób trzecich. Do samobójstw decydowano się w piątki, bo większość samobójców była zjednoczona w czasie i przestrzeni, mając do końca poważne wątpliwości dotyczące wiary smoleńskiej.
Innym problemem naukowym, z jakim boryka się nauka wschodnia, jest niemożność wykrywania trotylu. Jak się okazuje, czujniki wschodnie nie reagują na trotyl, a tylko na pastę do butów i perfumy. Proces odczytu zajmuje około 6 miesięcy od daty pobrania próbek. Czujniki amerykańskie działają w ciągu kilku sekund z wyraźnym odczytem trotylu, o ile taki znajduje się w zasięgu czujnika. Być może dlatego właśnie czujniki wschodnie nie są w stanie odczytać trotylu tam, gdzie znajduje go czujnik amerykański. I tutaj dochodzimy do sedna różnicy pomiędzy nauką amerykańską a nauką wschodnią. Nauka amerykańska polega na tym, że każdy naukowiec pracuje na własne nazwisko, a natchnienie do badań naukowych czerpie z chęci poznania prawdy. Natomiast nauka wschodnia polega na systemie nakazowo-rozdzielczym. Jest rozkaz z góry, w co należy wierzyć i taka wiara jest naukową wiarą obowiązującą. Dziękuję za uwagę.